Witam wszystkich serdecznie z tej strony, Farkas. Jak widzicie po tytule, jest to aktualizacja 6.4, która weszła dzisiaj do Legend Online. Niestety nagrywam ten filmik po raz drugi, ponieważ nie zauważyłem, że wyłączył mi się program do nagrywania, więc całość muszę nagrywać jeszcze raz. Ale przynajmniej wiem, że wyjdą z tego co najmniej dwie części, ponieważ całość ostatniego nagrania wyszła mi około godziny. Chyba, że teraz bardziej się streszczę i lepiej Wam to wszystko przekażę. <laughs> Zacznijmy najpierw od spraw informacyjnych. Tak jak zawsze wszystkie linki do tego o czym mówię będą w opisie, czyli każdy czas w filmie będzie odzorowany w opisie po to żebyście nie musieli jeśli chcecie lub szukacie konkretnej informacji lub później coś obejrzeć, to żebyście nie musieli szukać po filmie gdzie to było, gdzie to jest zapisane. Mam nadzieję, że wam to ułatwi. Po drugie, jeśli chcecie jakąś muzykę to sobie sami ją włączcie ostatnio <laughs> Z jednym utworem wyszły problemy do praw autorskich, mimo że był dozwolony do użytku właśnie przez innych. Teraz jest problem z tym, więc wolę tam, gdzie ja rozmawiam, nie dawać utworu, więc sobie sami dajcie. Dzięki temu włączycie sobie to, co chcecie słyszeć, i nie będzie tak, że ja na przykład ustawię za cicho muzykę lub za głośno, mnie nie będzie słychać i tak dalej po trzecie, może to wyglądać też troszkę namontowane, ponieważ jestem chory gardło mi wysiada, go, gadałem godzinę do filmu, który mi się nie nagrał, więc ledwo może mogę, mogę tutaj w niektórych momentach wysiedzieć więc będę potrzebował chwilki przerwy napić się czegoś tak, tak dalej więc to może trochę być takie przeskoki i była jeszcze jedna sprawa, o której zapomniałem ale to może wyjdzie w praniu, więc to chyba tyle na początek Zacznijmy, już przejdźmy do filmu, bo naprawdę wyjdzie długi ten film. A chcę jak najwięcej, w jak najkrótszym czasie Wam przekazać. Aha, już sobie przypomniałem. Myślę, że w opisach filmów, jak będą jakieś y, y, odnośniki w nawiasach, to będą tam napisane na przykład, że dodatkowy film do tego powstanie, bo na przykład będę uważał, że obce Ziemie potrzebują jeszcze dodatkowego filmu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc zacznijmy od Drzewa Świata które teraz zmieniło się według mnie trochę na korzyść. Niestety nie wiem dlaczego zawsze tak uruchomię i włączę na nowo, tego wyłączę i włączę na nowy rejestrator strasznie długo się ładuje. Chociaż pierwsze uruchomienie dzisiaj śmigało wszystko perfekcyjnie, potem jakieś problemy się nagle pojawiły. <laughs> Więc tak zmieniło się na takie coś, że mamy teraz takie okienko fajne i to jest według mnie bardzo fajny pomysł zamiast przechodzenia do Rezydencji wcześniej, czy jak było jeszcze wcześniejsze, tam ta farma, oczywiście, jak tutaj klikniemy, to przynieść nas do naszej rezydencji, gdzie będziemy mogli normalnie ognisko rozpalić i zaprosić przyjaciół, ale nie będę tego klikał. Wiecie, jak to wygląda. Mamy tutaj doki. W dokach zmieniło się jedynie to, że teraz w sklepie morskim można kupić kamienie talentu. Mnie się jeszcze nie udało tego odświeżyć. U trafiłem już dwa razy. Po 30 sztuk, każda, e, każde 30 sztuk kosztuje 450 monet, z tego co pamiętam. Jeśli zrobiłem screena, to wam to go tutaj wstawię. Kolejną rzeczą, no to skocia chatka przeniesiona, przemieniona w coś takiego. <laughs> U mnie jest na bogata, już jedna rzecz tylko do aktywności, nie lubię się z kotami tutaj bawić. Kolejne to farmy i pastwiska, dzięki którym możemy, tak jak wcześniej, możemy się normalnie między nimi przełączać. Jedyne co się zmieniło, to drzewko. Małżeńskie, które już nie jest takie, że daje nam skrzyneczki, tylko taka trochę mi to sakurę przypomina, tylko że taką bardziej bujną i bardziej czerwoną. I teraz nie zdobywamy skrzyneczek, tylko serca róży i serca wieczności, które są nam potrzebne aktualnie do nowego systemu mody, do ulepszania tam. Z jednej strony fajnie, bo właśnie jest do tego nowego systemu, z drugiej tro strony trochę szkoda tych nagród, co były wcześniej. Nagrody pobieramy tak jak zwykle, wcze jak robiliśmy to wcześniej, czyli wrzucamy na przykład e, kopytę niebiańskiej bestii, i jak tutaj się nam wypełni do tysiąca, e, to pobieramy nagrody. Z tego co zauważyłem, każda osoba uzupełnia to na swoją własną odpowiedzialność, to też jest według mnie dobrym plusem, bo na przykład jeśli nasz małżonek się długo nie loguje, no to nie musimy czekać, aż on się, żeby zebrać kolejne tego. Zbieranie, no kolejne nagrody i m, pielęgnacja jest co 12 godzin z tego co zauważyłem, żeby tutaj się pojawiły lepsze nagrody musimy ulepszać to, jak widzicie mam poziom drugi, który ulepsza się za pomocą złota, 10 milionów złota ulepszamy o 5 doświadczenia, możemy 5 razy, a za 10 diamentów mogą być związane, otrzymujemy 50 doświadczenia. Możemy pięć razy, więc łącznie 250 z tego i 25. Z tego. Dodatkowe doświadczenie może być zaplewienie. Tak jak mieliśmy wcześniej, że były te chwasty na drzewku zmniejszające nam z 800 do 790. Tak tutaj jest właśnie tak samo, tylko że to zamiast nam zmniejszać nagrodę, po prostu daje nam dodatkowe doświadczenie tutaj do drzewka, <laughs> więc tak jak mówię, jest z tego plus i minus plus na pewno do nowego systemu mody. mody, małżeństwa. Które się zmieniło, a mianowicie jak pamiętacie, jak tutaj najechaliśmy, pokazywało się nam statystyki i efekt skilla który był łącznie z lewelem zwiększany. Teraz po najechaniu na to mamy taki obszar, w którym jak widzicie <laughs> mamy tutaj zwiększanie za pomocą e, tych. Serce róży, czyli tych starych, co ma, miałem, mieliśmy na drzewku, co wam pokazywałem sympatii. My Len mieliśmy dziewiąty level sympatii, nie wiem, czy ono nam zaliczyło do 6, ale chyba przez to, że y, ten poziom strasznie y, się podwyższył, że jest znacznie więcej materiałów potrzebne niż wcześniej. Wcześniej było tego mniej potrzebne. I poziom sympatii po prostu nam zwiększa te parametry. Może na coś jeszcze wpływa, nie wiem osobiście ja na warto na małżeństwa nie miałem, więc nie miałem jak tego y, sprawdzić. Obrączkę natomiast zwiększamy za pomocą serc do któregoś tam levela, obstałem że do 9, a od 9 za pomocą krystału, krystalizacji wieczności, która obecnie jest tylko dostępna w yy, wojnie Wenus, czyli starych małżeńskich walkach. Jak widzicie, zwiększenie z 9 na 10 odblokuje nam nowy skill, one się od, odblokowują tutaj. <laughs> Mamy nasz stary, który jest właśnie w użyciu. Tutaj, jak odblokujemy 10 level, to obstają, że tutaj nam się ten skill właśnie załaduje, który daje nam tarczę 30%. No i tak jak zwykle, musimy być w tym samym PT, żeby to zadziałało. Z tego, co chyba się orientuję, to jeśli odblokujemy wszystkie 5, to potem zwiększa się chyba level. Ale głowy nie daje ściąć. Nie jestem pewien, tak mi się najmniej wydaje. Pewien, tak jak mówię, nie jestem. I tak jak mówię, doskonalamy za pomocą krystalizacji, które są właśnie w wojnie Wenus dostępne. No i oczywiście gdzieś niestety długo ładować, co niestety wydłuży nam troszkę filmik, i to, o tym się tym się martwiłem. o no właśnie tym. obstawiam że to pieczęć przysięgi będzie później potrzebne, w, jak się tam skończą potrzeba na serce, to mi się wydaje, że tym będziemy musieli tą sympatię naszą uzpełniać. Ale to jest takie moje wydaje mi się. Kolejną zmianą jest tutaj yy, w tym w mieście brak kopalni diament, diamentów, kopalni ametystów. Same ametysty w grze zostały, możemy je nadal wymieniać, możemy je nadal zdobywać. Między innymi zdobywamy je z archeologii. To było za dzikie pola. Tak, są dwójka i trójka, i chyba grzęzawiska, bo pustynia grzęzawiska. Są ametysty drugiego. Amatysty 2 i możemy nadal je zdobywać i wymieniać na przykład poprzez okienko informacji, lub biegnąć do licei. No do tej tam na dole nie pamiętam imienia, u niej też możemy bezpośrednio wymieniać. Stąd zniknęło, ale możliwość wymiany nie zniknęła. łatwiej oczywiście, w informacjach sobie wymienić na co tam chcecie. Nagrody zostały te same, ilości i tak dalej. Jest to samo, to się akurat nie zmieniło. Kolejną zmianą jest to, że jeśli teraz założycie nową postać, to levelów budynków nie musicie zwiększać: koszar, ratusz, uniwersytet. On się zwiększa wam automatycznie sam. I od razu przenosicie się do tego miasta. Chyba nie macie tego miasta pośredniego, co było kiedyś tam robione w wcześniejszej aktualizacji dodana. Tam chyba w aktualizacji 5 coś, nie pamiętam której. Więc też fajna opcja dla nowych graczy, że nie muszą się męczyć z tym wstępem, bo on był naprawdę denerwujący, nudny i mo monotonny według mnie. Mozolny o. Bynajmniej ja tak to widziałem na nowej postaci. C czasami właśnie jak wchodzą główne aktualizacje, tak jak było 5, chyba 2, 5, 8, 6, 4, jak teraz weszło, to właśnie robię czasami nową postać i sprawdzam, czy czegoś się zmienili dla nowych graczy. No i właśnie to zmienili, tak bynajmniej ja miałem. Kolejną fajną zmianą jest tutaj cały ten interfejs, pamiętacie kiedyś mieliśmy taki stary duży interfejs, że a ręki tutaj klikaliśmy od razu nas przenosiło i tak dalej, nas przenosiło, potem nam to usunęli. I teraz mamy znowu podobne takie same tak fajnie że zniknęła ta kostka tutaj bo ona mnie czasami denerwowała jak gdzieś chciałem biec to musiałem to zwijać bo nie mogłem tutaj kliknąć teraz mogę swobodnie tutaj klikać więc to jest akurat fajny plus że zniknęła kostka i jest po prostu podział na punkty aktywności i obecność mnie się to akurat osobiście podoba. Nie wiem jakie jest wasze zdanie ale mi się to podoba ten podział. To jest fajne że kliknę głosowieństwo gildi to od razu mnie przenosi. No, tylko tak jak mówię. no. Nie wiem czemu właśnie po resecie wyłącz, włącz, rejestrator tak działa, a normalnie mi wcześniej śmigało jak, nie wiem, nie wiem, gra po prostu śmiga, ale to się jakoś tak na no, naokupa, tutaj jak kliknę na nagrody 20 do 20 to zacznę podążać, wykopalisko no to mnie przeniesie patrol stróż, no to mi się otworzy i tak dalej, i tak dalej więc mi się podoba rozbudowanie tego i przeniesienie tutaj tego wszystkiego pokazanie ile nam czego zostało to jest akurat na plus bardzo fajne i jestem za kolejna zmiana, no to chat gildii i społeczność przemienione, kółeczko przemienione na kwadracik i przeniesienie z tutaj z zegara tutaj mi się to akurat podoba została dodana też opcja międzyserwerowych znajomych co chyba polega na tym po prostu, że jeśli gdzieś się spotkamy na jakiejś kampanii, baszcie, nie baszcie, polubitwy, no wszędzie tam, gdzie możemy się między serwerowo, nie wiem czy na rękach też to działa, że możemy się dodać, według mnie spoko opcja, jeśli ktoś nie wiem, polubimy, z kim chcemy się kontaktować, z kimś chcemy pisać na co dzień czy coś w tym stylu, to mi się wydaje, że to spoko opcja z innego serwera się na coś umawiać, dzielić się informacjami i tak dalej, więc też to fajnie wygląda. To, że dali to tutaj w końcu, że nie, widzie, że nie widzimy wiadomości, też jest fajne. Więc ta zmiana też jest dla, według mnie spoko. No Dodanie oczywiście zegarka, który po, mówi jakiś czas. No 1720. Tak jak mówię, ja już to nagrywałem raz, no ale się w, okazało, że tego że wy, wyłączył mi się program. Dobra, więc przejdźmy do kolejnego punktu. Mam nadzieję, że wszystko wypisałem, więc sprawnie pójdzie, wszystko powiem, nie udało się nic potem dogrywać. Jest dodanie ikony grupującej wszystkie wydarzenia czasowe. Tutaj jest pokazane, że jest na przykład otwarta bitwa. Czyli jak sobie klikniemy, jest pokazane otwarta. Jakby coś miało się na przykład pojawić za pół godziny, czyli pół godziny przed jakimś wydarzeniem, pojawia się start już wkrótce i jest wypisane co. Jak klikniemy wtedy w tą ikonkę jest napisane, że już wkrótce otworzy się na przykład kampania wielu graczy i Texas Holden, tak? Albo otworzy się boss, albo boss jest otwarty, tak? Próba i tak dalej. To jest akurat fajne, dodatkowo jak sobie znajdziecie, macie wszystkie czasy podane, co w jakich godzinach jest. <laughs> Też mega opcja, że to jest tak rozwiązane. By się podoba, że to właśnie tak zgrupowali. I jak zwiniemy, to jest właśnie w taki sposób pokazane, że są rozgrywki i skrzynki czasu, skrzynia czasu. I to jest akurat według mnie bardzo fajne, że takie coś zrobili. Do pozostałych ikonek przejdziemy zaraz, bo to jest troszkę więcej gadania. Teraz przejdźmy do kuźni. A w kuźni zmieniło się wygląd. <laughs> Mamy kilka grup, kilka rzeczy pogrupowanych. <laughs> Czyli wzmocniej kameryzację, święcenia, przekucia, zespolenia są wszystkie razem. Na przykład, jak siedemdziesiątki całe, no to macie siedemdziesiątkę zwykłą i legendę. Osiemdziesiątkę macie zwykłą i czerwoną. Tytularny macie tylko osobny. Herby, ekwipunek. Tutaj macie scalanie dobytku. Tutaj wszystkie klejnotowe sprawy, odporności i tak dalej. Też fajne. Zamiana tak fajnie zrobiona, <laughs> że już. Nie, chyba była taka duża, czy była tutaj przydzielona. Tak mi się zdaje, że, że była trochę mniejsza, a to może mi się wydawać. No i dzielenie fajne i też istotne, ponieważ zmieniło się to, że możemy sprzedawać ekwipunek tylko powyżej, poniżej 70 levela, czyli 60: 60, 50, 40, 30, 20, wszystkie zwykłe i legendy. Sprzedać nie możemy 70 epickich. Legend 80, 80 czerwonych i tytularnych. Więc teraz już ten filmik, co nagrałem odnośnie zdobywania kasy, poprzez robienie ekwipunku, niestety nie działa. Więc nie przyku, jak robicie do przekuć no to go już nie ulepszycie, bo to jest nie warto swojej ceny. Bo nad nią możecie z tego sprzedać. A żeby się taki ekwipunek niesprzedający pozbyć, no to trzeba podzielić. Tutaj wstawiacie go, dzielicie, dostajecie części, które możecie sprzedać. Lub możecie chyba wrzucić do gildii. I go wywalić na pocztę, i wtedy się go pozbyć. Co do wywalania z gildii, zaraz przejdziemy, raczej zaraz, za chwilę w filmie przejdziemy, bo też jest do tego osobna wiadomość. Kolejna zmiana no to koło VIP, yy, na które ja czekałem osobiście. Mam ponad 6000 wyrzutonów VIP. Specjalnie zbierałem, ponieważ wiedziałem, że dojdzie taka opcja jak yy, karne 1000%, zwój, 1000% EXPA. I chyba wcześniej tego nie było, bynajmniej ja nie widziałem, ponieważ jak widzicie, ja zbierałem e, żetony, to jeszcze doszły chyba klucze odchłani labiryntu. Nie widziałem, żeby one były przynajmniej wcześniej i zwoje w mściciela. Tylko z karnymi i... E, z karnymi bynajmniej, bo ze zwojami to nawet, nawet. Ja miałem na lawliecie cztery post tego zwoje pokazane. Mówiłem tylko sobie jeden. Niepotrzebny jest mi w ogóle zwoj, bo ja już mam maksymalny level. Ale może kiedyś się w przyszłości przyda, więc kilka można sobie wziąć na wszelki wypadek. Więc y, tego zebrałem. Ale na przykład z karnymi miałem problem, bo u Lynn na przykład klikałem oćwierz, oćwierz i nie trafiłem na 80 razy. A liczyłem 80 razy serialnie. Nie trafiłem ani razu karnej, tylko z trzy zwojej. No akurat w niej 3 zwojej wziąłem. No widzicie, jest kluczy do czyszcza. No jedne razy mi się na przykład nie chce pokazać, ale miałem właśnie jedną karną. Wstają tutaj screeny będziecie mieli pokazane co ja trafiłem i właśnie jak widzicie są zwoje jest właśnie też karna i yy, właśnie zwo, te zwoje 1000% expa. I od razu mówię że nie musicie klikać użyj wielu. Znaczy, wydaje mi się tak zdaje. Ja sprawdzałem dla użyj wielu ale jak klikałem użyj wielu to zwoje karne i klucze labiryntów wskakiwały mi w miejscach od 3 do 5, więc jeśli to tak wskakuje od 3 do 5 to mi się zdaje, że po prostu zwykłe otwórz by wystarczyło, żeby zaoszczędzić e, żetony VIP, więc nie musicie wydawać, 32 chyba jest tak tak, 36 36 mi zjadło 36 tylko znacznie mniej, tak jak mówię mnie to wskakiwało na drugi, trzeci a czyli trzeci, czwarty, piąty najdalej chyba mi wskoczyło więc spokojnie możecie używać, tylko otwórz powinno wam skakiwać. Oczywiście to są moje założenia, bo ja tak nie klikałem, no bo chciałem w końcu znowu ten film nagrać. No ale tak mi się wydaje, że powinno być, jeśli w y, załóż, w tym ogólnym brał. Tak samo to chyba działa jak na po prostu koło Salomona, więc tak jest moje założenie po prostu. Dobra, teraz wrócimy z powrotem do ikonek. Mamy nową ikonkę szkatuła mody. W przyszłości powinna jeszcze dość. Taka y, skrzynia wierzchowca na tej samej będzie w zasadzie działać co ikona mody, czyli klikając skrzynię za 200 możemy zdobyć takie części jak moda, krzyk mody, mody czy runa szczęścia, a po 10 mamy losową zapewnioną modę. Jest 2000 diaksów i mamy zapewnioną jakąś modę. <laughs> Tutaj, jeśli klikniemy ten za 1000, mamy zapewnione sześć wybranych przedmiotów, z poniższych, czyli krzyki, mody, runy szczęścia, drogo, drogo, drogą czapkę, szatę Elfina, pancerz ninja, czyli z tych y, najpopularniejszych dzisiaj, czyli czy tam najgorętszych, oni, oni to nazwali, tak gorącego przedmiotu, czyli te. No jeśli ktoś chce, to może sobie klikać za 1000, za 200, to już jest według Waszego uznania portfela i czy Wam się według Was wydaje, że to zwarte. Tylko tak jak tu jest napisane, możecie zdobyć, możecie mieć właśnie też pecha, że zdobędziecie najgorsze nagrody, więc wiecie jak to jest. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Tutaj no macie ma na przykład pokazane, ile mody macie na ile. No ja mam 199 mody na 458. Mody ogólne. A czy może nie tyle mody, co części mody. 458, to znaczy wszystkie części mody, jakie są w grze, czyli skrzydła, czapki i tak dalej. Więc jest tego dosyć sporo do zebrania. No ja mam nawet połowy nie mam. Nigdy się modą nie interesowałem, jak wiecie z moich filmików, więc jest jak jest. Kolejne ikonki to bój cesarza, bitwa Ateny, bój Aresa. Wojna Wenus. Są to rozgrywki takie same, jak mieliśmy czasie, czyli Wojna Bogów, e, Starcie Tytanów, tylko po prostu o zmienionej mechanice, tak? Też jest tutaj bój, Aresa to jest jeden na jeden, tylko że to nie jest tak, jak było wcześniej, że strzelec na strzelec, Wojna Woj, Magna Maga. Tutaj walczą wszyscy na wszystkich i tutaj jest naprawdę wyłaniany najlepszy gracz z legend, a nie po prostu z poszczególnej klasy. Fajna opcja. Tutaj macie jakie nagrody są za każdy ranking. Rankingów jest dosyć sporo. Na każdy ranking potrzeba odpowiednią ilość punktów. Nie będę się rozwodził, jak te punkty są zdobywane. Ja raz byłem na wojnie Aresa, w, czy tam dwa już nie pamiętam, ale raz na pewno i przyglądałem się jak te punkty były zdobywane, więc wam to opowiem w trakcie. Sami się też zorientujecie, na pewno będzie filmik z boju Aresa, z bitwy Ateny, z Boju Cesarza, z wojny Wenus na pewno będzie, więc tam opiszę to dokładniej po prostu zamieniły wojna Bogu się zamieniła właśnie na tego wojna RESA. Tutaj macie nagrody, jakie możemy zdobyć. Wszystkie te, te części, które zdobywamy, specjalne, czyli tutaj są Uzy, Ateny. Dokładnie to jest akurat PVP od dwóch do czterech osób. Bój Cesarza, no to jest międzyserwerowa bitwa gildii. Zniknęły już nam gildie, wojny serwerowe gildyjne. Właśnie zastąpiły je te trzy. Czyli bitwa Ateny, Aresa i Wenus weszły w te czasy. Czyli y, to jest chyba poniedziałek, to jest chyba środa, to jest chyba w piątek, z tego co pamiętam, tak? Tak, dokładnie tak. To jest w sobotę, więc y, mega opcja. Od razu was, radz, wa, od razu was y, ostrzegam, jeśli chcecie uczestniczyć w boju cesarza, musicie być w gildii o ile się nie mylę, 72 godziny. Przed 72 godziny przed rozpoczęciem boju cesarza, z tego co kojarzę. Więc jeśli chcecie czyścić sobie plecak, to nie róbcie tego przed, tylko jak już to najwcześniej, chyba po boju cesarza, najlepiej w niedzielę, poniedziałek, wtorek, środa chyba najpóźniej można czyścić. Wtedy spokojnie możecie właśnie to robić, bo inaczej nie będziecie mogli wziąć udziału w boju cesarza. Bo najmniej mi się tak zdaje, że takie właśnie y, obostrzenia, tak się to chyba mówi były na Wartunie że 72 godziny. Nie wiem, jak jest u nas, ale obstają, że tak samo. No i wona, Wenus, no to jest nasza małżeńska, w której możemy zdobyć właśnie nowe kryształy wieczności i to, co mówiłem, że może zastąpić serca Róży, jeśli tam jakiś poziom osiągniemy. Więc trzeba być się na tym właśnie skupiać. Więc zobaczymy, jak to pójdzie jutro, bo akurat jutro jest piątek, jutro się to zaczyna. Dodatkowa ważna informacja, te wszystkie kryształy o Kryształ Wenus, y, Boga Wojny, Uzy Aten i Monety Jalamana, czyli za Bój Cesarza, są wieczne, czyli możecie uzbierać ich tyle, ile chcecie, możecie zbierać, zbierać, zbierać. I oczywiście nie musicie przechodzić tutaj, żeby je wymieniać, tylko właśnie w zakładki informacji tutaj sobie wymieniacie. Możecie brać berła, kamienie zaawansowane z wrost, z, tego, z wro, wzrostu, i kule zaawansowane skupienia, e, Wenus, Aresa. Przepraszam, że się tak trochę czasami jąkam, ale po prostu tak jak mówię, no, nie domaga mój głos i po prostu chcę szybko wam wszystko powiedzieć, więc staram się jak najwięcej w najkrótszym czasie. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o te ikony. Tak jak mówię dokładnie, to będzie opisane w osobnych filmikach, jak będę w tym wszystkim uczestniczył. Kolejnymi są zmiany w Gildii. A co się zmieniło w gildi? A w gildi zmieniło się tyle, że. Y, tutaj miało wyjść. Że zmienił się ołtarz Diabła. Z ołtarza Diabła też na osobny filmie. Nie wiem, czy to będzie dual screen, bo Len nie ma, więc ja będę grał, więc nie wiem, czy to będzie na dual screenie, czy tylko ja. Poproszę ktoś, żeby inny na Len wszedł. Więc wam pokażę, jak to wygląda. Zdobywamy tam z tego co kojarzę. Y, te. Chyba też y, te. Kły do sklepu zaawansowanego. Kolejnym jest skarb gildii, dzięki któremu możemy zdobyć różne fajne nagrody, jak złoto, no doświadczenie, tego zwoje doświadczenia, kamienie tego bestii, powodzenia i tak dalej. Mamy jedną darmowe kopanie. Jeśli chcemy mieć drugie w danej chwili, no to musimy wydać diamenty. Zdaje mi się, że to są zwykłe diamenty, ale pewnie nie jestem może i zakluczone, ale zazwyczaj wyskakuje komunikat, że chce zwykłe diamenty. Tak samo w odświeżaniu wskakuje, że chce diamenty, więc obstają, że tego to są zwykłe. Raz na dobę możemy odświeżyć za darmo, a tak to się odświeża co dwie godziny. Tutaj jest mój skarb. Tutaj możemy poprosić, jak świemy jakiś skarb, tutaj możemy poprosić o pomoc. Ja mam asystę wiedźmy i ona za to, że mi pomaga, dostanie 80% moich y, tutaj fantów. Oczywiście ja dostanę całość, a ona po prostu za pomoc dostanie 80 tego, ile ja bym do... 80% moich po prostu rzeczy, tak, ale ja też dostaję w 100% swoje. Wyjątkiem są małe liczby typu karenie niepowodzenia z 2, ona też dostanie 2, czyli w 100%, czyli małe liczby, tak obstawiam, że 2, 3 będą y, przekazywane w 100%. I tak jak mówię, no tutaj mogę, ja pomagam akurat y, Len i jak wezmę przyspiesz, no to też właśnie żąda 8 diamentów, więc obstawiam, że to są zwykłe diamenty, ja nie chcę diamentów wydawać. Zwykle na taką rzecz niech sobie po prostu leci po malutku będzie spoko. Kolejne obystrzenie tutaj właśnie, tak jak samo mówiłem, jak jest w przyboju trzeba być 72 godziny, to żeby brać udział w skarbie gildii trzeba być 24 godziny w gildii danej Więc jeśli zmieniacie gildię czy coś w tym stylu, no to niestety musicie się y, y, liczyć z tym, że nie będziecie mogli po prostu przez 24 godziny to brać w tym udziału. No, przy czyszczeniu plecaka no to może być kłopotliwe, ale obstają, że raz w miesiącu można to poświęcić. tak? Tylko tak jak mówię, róbcie to tak, żeby nie kolidowało wam w tym, żebyście nie mogli wziąć udział w boju cesarza. Oczywiście głowę nie daję ściąć, że to jest 72 godziny, ale tak mi się wydaje. I kopalń, kopalnia, kopalnia na dziś mamy łącznie 8 z tego co zauważyłem na początku. Yy, Mogło mi gdzieś tam 2 do 10 zniknąć, ale raczej jest 8 dodatkowo nam się pojawił właśnie żółty sklep czyli za te kamienie co zdobywamy właśnie w kopaniu tam skarbów są nawet fajne nagrody tak? ja na przykład nie mam kuli koncentracji czy kamieni losu jeszcze zrobionych no to będę miał jak zdobyć złoto jeśli ktoś potrzebuje szafiry do uniwersytetu czy pieczęć nieustępliwości. chociaż wątpię, że nie pieczęć jeśli ktoś brał jeśli są z tego za ordery Jedyne, co mi się nie podoba, to kamienie bestii, że są strasznie drogie. 1100 to jest według mnie troszkę za drogo. Mogło być gdzieś to w granicach 200. No dobra, 200 może by było za mało, ale tak gdzieś 300-500, coś w tych granicach. 1000 wydaje mi się troszkę za duże, ale niech na razie będzie, może coś kiedyś zdobędzie. No to też jest, obstają, że tego wiecznie będą wiecznie tutaj sobie spoczywać, więc chyba nie ma się z tym co spieszyć. Zakły doszły nam nowe tego. Fragmenty, tak jak wam mówiłem, zbierajcie kły, bo dojdą nowe rzeczy, takie jak właśnie skrzynie. Jak już widzicie, zaraz wam pokażę ja sobie, skrzynie tutaj wziąłem. Tutaj tych jest po 50. Wszystkie te części, które są do ekwipunku potrzebne są zawsze w maksymalnej ilości limitu zakupów 50. Ja to i to sobie pobrałem, więc szybciej sobie złożę czerwony ekwipunek. Ja jeszcze tam mam za zanadrzu usiąść któregoś dnia i sobie poklikać po prostu te karne ekspedycje. Mam nadzieję, że będą lepiej wchodzić niż tutaj na filmiku, jak widzieliście. A w targu zwykłym się nic nie zmieniło. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o zmiany, jeśli chodzi o gildy. Tutaj nic więcej nie ma, chyba drzewko się nie zmieniło, tak wydaje mi się zdaje. Zobaczymy, jak to będzie później. W rozgrywkach zostało coś dodane takiego jak zakup grupowy. Czyli jak kilka osób postanowi kupić jakiś przedmiot, on będzie tańszy, o ileś tam diamentów. No na przykład, powiedzmy, że cztery osoby postanowiły tam kupić. Brakuje tej piątej, na przykład, właśnie do tego kozła. Ja kozła mam nawet by się nie płacało to kupować. No to jest tam gwarantowany chyba zwrot diamentów, ale z tego co zrozumiałem, to diamenty staną się związane. Nie te, tylko tym się staną, więc niezbyt to fajny pomysł, że to się tak stało. Ale oczywiście te diamenty, złożona jako oferta. Ile jest oferta? 349, czyli te 349 by się stało ofertą związaną. Tak bym ja to rozumiem. Osobiście ja na przykład wybrałem, jak już widzicie, z prawie 1262 laski. Z dodatkowo jest tutaj złota kostka, czyli chyba ta do tej planszy, co się tam lata dookoła i rzuca tą kostką właśnie. Tu jest właśnie zawiesięta ta kostka. No i zakup kosztował 3 diamenty, raczej zakup będzie mi kosztował 14 diamentów, no bo jest ponad 500 osób zaoferowanych, więc zmniejszyło się to 5 diamentów, 5 diamentów, 5 diamentów. Więc to jest spoko. Ja sobie tak wziąłem, kliknąłem dwa, zobaczymy jak to wyjdzie, więc 3 już jest wzięte, 6 diamentów już jest wzięte, więc 28 do zapłaty łącznie będę musiał jeszcze zapłacić 22. Jeśli zrezygnuję, no to te 6 pójdzie jako związane, ale raczej wezmę 28 raz na jakiś czas można wydać. Nie jest to jakaś wielka kwota. Więc jeśli jesteście, nie wiem, z serwera takiego diaksującego, macie na przykład w Gildi czy tam kilku znajomych niekoniecznie w Gildii, to jest jakaś fajna opcja, żebyście mogli sobie fajnie tutaj jakoś Skombinować fajne rzeczy tutaj też dają na przykład dodatkowo kamienie tytanów tutaj kamienie tytanów dobrze czytam tak tutaj kamienie talentu tutaj kamienie przetopienia więc fajne nagrody dają tak jeśli kupujecie takie rzeczy was one interesują No mnie niezbyt interesują są dla mnie za drogie na przykład laska spoko jeszcze mnie interesuje może będzie coś fajnego taniego to też kupię. Ordery mroków, wiatr, to coś, to może się coś w tym y, kierunku pobawię. Zobaczymy, nic nie mówię. Zobaczymy, jak mi to będzie szło. Kolejna rzecz to jest na przykład obce ziemie. Teraz przejdźmy do nich, bo miały być one na koniec, ale już przejdźmy do nich teraz. Na koniec damy coś innego. I jest kilka tutaj fajnych nowych opcji. Szkoda, że wam nie nagrałem, jak się Forty zdobywa. Po, po, po prostu pomyślałem, że nagram to o 19, nie o 14, nagrywanie fortów, ale niestety wyszło jak wyszło. Jak widzicie, to wygląda tak. Tutaj powinien być jeszcze jeden kontynent związany z tytanami, gdzie możemy tam fragmenty do nowych tytanów zdobywać, żeby je ulepszać, zdobywać i tak dalej. Ale jak widzicie tytany nie zostały dodane, więc z kontynentu też zrezygnowali. Zostanie to dodane, to będziemy to robić. Jeśli chcecie o tym podczytać, to, to jest świątynia tytanów możecie sobie dokładnie poczytać o co tutaj chodzi. W niej. A nas interesuje tych pięć lokacji. Jak widzicie, jak przechodzimy do obcych ziem, to czat nam się zmienia na taki i wtedy, jeśli coś piszemy, to nam się pojawi po prostu yy, z jakiego serwera kto pisze i tak dalej. Yy, mamy, mamy cztery boczne kontynenty, takie, jak odpowiadają yy, grupom. Yy, tak jak pamiętacie z walku o ziemię i centralny w którym mamy kopalnię kopalnie i tutaj właśnie yy, yy, nachodzą cztery, po cztery te fortece i można je poprzejmowywać, jak widzicie my przejęliśmy dwie fortece zielonej grupy o czternastej mieliśmy możliwość, dwie próby zaatakowania i teraz na dziewiętnastą mamy kolejne dwie próby zaatakowania, więc prawdopodobnie którąś z tych gili zaatakujemy i w tego. Przejmiemy im fortecę. Fortecę się dosyć prosto przejmuje. Jeśli mistrz gildii zadeklaruje, że wypowiadamy wojnę tutaj, to wtedy pojawi wam się dokładnie takie okienko, jak wam się teraz wyświetliło na ekranie. I tutaj macie właśnie tego, że możecie dołączyć do obrońców lub atakujących. Jeśli jesteście agresorem, no to oczywiście do atakujących. Jeśli jesteście gildią, którą was atakują, czyli jesteście obrońcami, no to do obrońców przechodzicie i walczycie wtedy o zdobywanie właśnie Fortress. Wygląda to konkretnie tak, czyli jeśli wejdziecie, to macie taki wygląd tego całego i tutaj jak widzicie, na dole są atakujący, u góry są obrońcy. Po lewo moja drużyna, czyli czerwona, po prawo tych, co atakowaliśmy. I polega to po prostu na tym, że zajmujemy daną basztę, masz wie że jeśli wytrzymamy tam jakąś określoną ilość czasu no to no to przejmujemy i możemy przejść do kolejnej i kolejną przejąć, tak? Im więcej ich mamy, tym więcej punktów się nam nalicza na tam na ile sekund, nie wiem, na 5 czy na 10 sekund. No więc im więcej, tym szybciej przejmiemy. Przejmowanie twierdzy kończy się wtedy, kiedy zdobędziemy 2000 punktów, lub zdobędziemy lub upłynie czas i będziemy mieli większość ilość punktów, wtedy zdobywamy twierdzę Mnie osobiście się zbytnio to nie podoba, ponieważ zobaczcie jaki tu jest czas. Tutaj jest czas godzina od 14 do 15, od 19 do 20, według mnie to jest za długo, powinni to skrócić o pół godziny żeby było 14, 1430 albo 1430-15, żeby to było znacznie krócej, bo godzina to jest znacznie za długo, naprawdę to jest naprawdę męczące siedzenie godziny i czekanie, żeby spróbować obronić, tak? Bo my na przykład zaatakowaliśmy na początku, zebraliśmy, już myśleliśmy, że nikt nie zaatakuje, bo się nikt w ogóle nie wychylał, nie? Nie wiem, chyba nikt nie zauważył, że rywalizacja forteca wyskoczyła. No i nagle, bam, ktoś nas, nam atakuje tą fortecę tutaj. No to, ale to było 20 minut przed końcem, czyli tam gdzieś za 20, za 15, nie, w pół do dochodziło. Chyba właśnie myśleli, że 5 minut przed zaatakują, tak jakby jest na walkach o ziemię, nie? No i to jest właśnie męczące, takie czekanie, siedzenie pół godziny, zgadzam się, spoko mogłoby być, może wyślę nad propozycję, żeby może to skrócili, bo mi się wydaje, że godzina jest za długa, a wy jak uważacie? No bo według mnie naprawdę to jest za długo. No i na przykład po pewnym czasie to może wyglądać właśnie tak, jak widzicie tam jest obrona, że ja bronię... Górnej, lewej wieży i wszystko jest czerwone. I przez to, że wszystko jest czerwone, więcej punktów zdobywamy. Zapokonywanie przeciwników, jeśli my atakujemy, pokonamy przeciwnika lub nas zaatakują, a pokonamy przeciwnika, dostajemy 10 punktów, więc to też jest szybki boost tego zdobywania. no to chyba nie jest tyle czekania, bo chyba z tego co widzę tutaj na screenie to jest 1250. Nie wiem, nie widzę dokładnie, ponieważ to jest. Robione z OBS-a, a wiecie, na OBS-ie mogę Wam takie screeny stawiać, więc to jest właśnie też fajna opcja. Kolejna ważna rzecz to pamiętajcie o tej kopalni, ponieważ jest tutaj taka opcja, jak zbieraj. Codziennie na nią wchodźcie i klikajcie, bo macie jedno darmowe zbieranie i zdobywacie 200 kryształów poza miastem. Nie zapominajcie o tym, przekażcie na tym to na gildii, sami tutaj wchodźcie, to klikacie i macie jedno darmowe zbieranie. Tutaj jeszcze powinno być napisane ilość dostępnych zbierań 0 albo 1, tak. Jest to powinno być zapisane. I odnośnie po co zdobywamy wieże. Tutaj jak widzicie, jest liczba zdobywanych kryształów poza, miasta, te, poza miastem, czyli tych tajemniczych, w zależności od wież. Jeśli mamy od 11 do 20, czyli te standardowe, to zdobywamy 400 kryształów i te kryształy będą tutaj w rozgrywkach pokazywane. Tutaj wam staje screena, jak te, ta ikonka wygląda. I po prostu tą ikolkę sobie klikacie i macie właśnie te kryształy tutaj za te fortece. Fajna opcja, żeby te fortece właśnie się na nich skupiać i je zdobywać, bo są dodatkowe właśnie punkty za tego... Te... Punkty, jak one się naz naz zawsze nazywają. Tajemnicze kryształy. A w przyszłości tutaj dojdzie właśnie do skaryfikacji, którą widziałem na filmiku tym promującym legend, że właśnie tutaj były, że była skaryfikacja dodana, no u nas nie dodali, nie wszystko, widzę, poszło, więc tutaj będą te do skaryfikacji, więc to jest warto zdobywać te tajemnicze kryształy, o tutaj będzie właśnie to odblokowane. Jeszcze jest jedna rzecz, którą już nagram osobno, żeby wam wytłumaczyć, jest to portal, ale jedyną rzeczą, którą wam powiem, to jest takie coś, żebyście nie wchodzili i nie wychodzili. Jak wejdziecie, to poróbcie tam parę rzeczy, bo jeśli wyjdziecie, to wam się zresetuje, jakbyście chcieli kolejny raz wejść, to znowu pożerę wam 100 punktów. Za każde wejście pożeram 100 punktów właśnie tych tutaj siły poszukiwania. Nie widzicie, one się resetują o północy, więc to się tego. E, więc to jest ważne. I z tego co pamiętam w walkach o ziemię chyba punkty obrony i ataku się zmniejszyły, że nie potrzeba już 50 i 30, tylko chyba 25 i 15. Z tego co pamiętam z Wartunę u nas może być inaczej, więc zobaczymy to jutro. Więc postaram się nagrać właśnie obronę, atak i obronę tego, nie? Tych fortret dzisiaj i postaram się jutro walki o ziemię zrobić i łącznie, ładnie to skompilować w jeden film, żeby to nie były dwa osobne, niepotrzebnie. Więc to zrobimy, no i obcej ziemię wam pokażę, o co chodzi z tymi portalami. <laughs> Co, za co, za co, co zdobywacie za każde pole, tam bo każde pole daje coś innego, i trzeba czasami przemyśleć, czy jest warto wejść na dane pole, czy nie. Lub że warto jest jednak na to pole wejść niż na inne. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o walki o ziemię. Co nam jeszcze zostało? Mm. A nie wspomniałem o ślubach jeszcze, że mogą być one darmowe. Raczej darmowe, po prostu kupujecie sobie pierścionek, w dobytku on jest. Za związane diamenty, 119, wysyłacie osobie innej płci, zastrzegam, bo jeśli będziecie chcieli być tej samej płci, to Wam wyskoczy komunikat o jakichś kryształach czy coś na stylu, bo ja to już właśnie testowałem na Altach, że dwóch facetów nie mogło wziąć, ale facet z kobietą już mogli, więc mieli i po prostu będziecie mieli właśnie tamtą obrączkę zaręczynową I jak tutaj wejdziecie to właśnie będzie ta obrączka zaręczynowa tutaj będzie ten pierścionek pierwszego levela 0 na 1000 właśnie, tak jak mówię zwiększyło się chyba dwukrotnie wszystko i będziecie po prostu właśnie klikać żeby ten pierwszy tam ten level tej obrączki, co jakbyście mieli za ślub zdobyć Do, rozwody są podobno też darmowe ktoś pisał mi na gildii, że chyba po pięciu dniach, czy po tygodniu nie wiem, po jakimś tam czasie jest to darmowe, więc yy, tak to jest podobno. Ja się tym nie interesowałem. Rozwodu nawet nie planuję tutaj brać. Jest mi dobrze tak jak jest. Na razie tego w planach nie ma. Kolejna zmiana to są zmiany w skillach. W skillach postaci, w skillach tego yy, sylfa i skillach Anioła, Stróża. A konkretnie w, w, zmieniły się skille postaci starych profesji, czyli przed profesją tytularną, czyli... <laughs> Zmieniło się to, że QTF wypadło ze starych skili, obrażenia się zwiększyły, i na przykład, powiem wam, na jest strzelca, każdy musi sobie sam odkryć, no, dla waszej postaci, co się u niego zmieniło, że na przykład u strzelca zmieniła się strza rozrywająca z tego, że nie obniża obrony fizycznej, tylko zwiększa zadawane, otrzymywane obrażenia przez przeciwnika, którego trafiliście strzałą rozrywającą, tak? Nie przebicie pancerza. O, strzała rozrywająca jest taka, jaka była, czyli 30% mniejsze obrażenia. Strzała właśnie ta, ta przebicie pancerza właśnie dawało, że minus 15% do obrony fizycznej, co nie jest, nie było zbyt dobre. Ale teraz mieli właśnie, że obrażenia dostaje ta osoba więcej, więc to jest fajne. I na przykład strzała zamrażająca już nie zamraża, tylko ma jakiś inny efekt. Nie sprawdziłem jaki, więc wam nie powiem. Ewentualnie tutaj wam wstawię screena. Ale możecie sobie sprawdzić, raczej to interesuje osoby, które mają właśnie stare profesje i to dla nich interesujące jest. No i naprawdę na pewno busta fajnego zdobyły tamte postacie. Może jeszcze nie są tak mocne, jak profesji tutelarnej, ale na pewno jest to dla nich na plus. Tak jak powiedziałem, strzała zamrożająca już nie zamraża, W ogólnie skill, nie skill, efekt zamrożenia wypad z gry. Już nie ma czegoś takiego jak zamrożenie, czyli ze strzały zamrażającej, z skila Anioła Stróża, tego tutaj było zamrożenie, u Maga było zamrożenie, u Woja było tam zamrożenie z, chyba, z talentu czy coś w tym stylu. To już wypadło, tego już w ogóle nie ma. Tak jak mówię, zmieniły się skile Aniołów, czyli na przykład Klątwa dawała wtedy, wcześniej chyba 15 czy 18, teraz da 45 czy na siódmym poziomie, na maksymalnym będzie dawać 50. Fajnie się zmieniły skile u tych, u a, Sylfów, u. Aktywne nie wiem, jak się zmieniły, bo się tym nie interesowałem na razie. Na pewno się te pasywne fajnie zmieniły, Wam zaraz o nich popowiem. Na pewno u właśnie yy, za się zmieniło to, że nie ma właśnie spowolnienia o 30%, tylko jest, że obrażenia zadawane nam spadają o 20%, więc to jest fajne, ale oczywiście chodzi to na przeciwnika. Więc to ma tu swoje plusy i minusy, że to jest na przeciwniku. A jeśli chodzi o automaty, to mi się bardzo podoba zmiana tych automatów wody, pioruna, ognia i wiatru, ponieważ już nie dają odporności na wiatr, ogień i wodę, tylko wodny daje 10% na to, że przywrócimy sobie 30% żywotności maksymalnej, więc to jest fajny buff, jeśli wejdzie. Tutaj mamy 10%, że wejdzie nam 20% przywrócenia. To, co ja mam, czyli błogosławieństwo ognia, że zadaje 15% więcej obrażeń, więc to jest bardzo fajne. No i mamy błogosławieństwo Czyli zmniejszenie otrzymywanych obrażeń o, z wiatru, więc to jest fajne. To można na przykład połączyć z odnowym, czy tam lokowym skillem, który tam on ma, że y, tam ma chyba potęgę mroku, że zadawane obrażenia są o ileś tam procent mniejsze. Tak, chyba ten. Chyba tam o 20, czy 25, czy 15, nie pamiętam, więc można to fajnie skąpić, że mniejsze obrażenia ogólnie otrzymywać na sylfie. Podkreślam, na sylfie, bo te pasywki oczywiście nie działają na postaci, jeśli on nie. Sylf nie jest włączony. No i chyba ostatnia rzecz, jaka weszła, oprócz czeluści, o której będzie na w kim końcu, czyli Księga Stróży. Gdzie ona jest? Tutaj. A polega to na tym, że w Księdze Stróży mamy możliwość aktywowania tutaj sobie drugiego skill, e, sylfa, że on będzie tutaj za nami chodził i będzie brał udział w pojedynczych e, rozgrywkach typu, nie wiem chyba, tak, boss świata jakieś pojedyncze kampanie tam gdzie jeszcze jest wsparcie anioła i tak, do samego anioła o, w boju Aresa będzie brał udział drugi anioł stróż, więc y, aktywując go sobie za pomocą pięciu dusz stróża, stróża które zdobywamy wysyłając y, demonicę, tak tak, szkarłotą demonicę wysyłając szkarłotą demonicę na patrole tego, koszmarne Zdobywamy te kamienie i wtedy możemy sobie właśnie aktywować. I ten anioł stróż, którego aktywujemy, mało tego, że ma dziedziczenie atrybutów o 45% większe, czyli więcej z nas pobiera. Co jest akurat fajne dla niego, no bo on jest ogólnie sam z siebie słaby, więc im więcej ma statystyk, tym jest większa szansa, że on ustoi. Tym właśnie daje nam możliwość wstawienia go tutaj. Żeby go właśnie tutaj wstawić, no to trzeba właśnie go aktywować. I trzeba spełnić dodatkowo jakieś wymagania. Ja na przykład spełniam wymagania na Łowcy świętej krainy, ponieważ jest potrzebny rycerz 40 levela z umiejętnością specjalną trzeci level. Żeby wbić go na drugą gwiazdkę, jest tam chyba wymagany 50 level i coś dalej, więc to się po prostu zwiększa. Ja mam wszystkie jednostki na 80 level i chyba dwie jednostki z Poznaniem na 10 level i jedną jednostkę robię i trzecią jednostkę robię już ma 7 czy tam 8 level Poznania Chcę sobie zrobić trzeci, bo któryś, bo któryś wymaga trzech jednostek właśnie nie pamiętam, który chyba tutaj włócznik kawal, i anioł stróż i umiejętność specjalna trzeci. Z tego co chyba rozumiem, to właśnie te trzy jednostki też muszą mieć właśnie te, spe... te poznania właśnie też. Na... To nie tak, że jedna jednostka musi... może mieć poznanie, tylko trzy, bo ja na przykład włócznika. Mam 40, 80 level, tak? Mam wszystkie 80 level i włócznik ma właśnie poznanie na trzeci, na siódmym levelu, ale jak widzicie nie jest na zielono, więc to wychodzi na to, że muszę mieć właśnie wszystkie trzy, więc dlatego robię trzeci sobie poznanie. Więc razem Wam zrobić wszystkie jednostki, przynajmniej na 40, żebyście mogli wszystkie aktywować sobie przynajmniej na pierwszy level i trzy poznania, co najmniej na trzeci level, z tego co wynika, tak? Tak, na trzeci level, i to Wam na początek starczy, żeby przynajmniej aktywować. Druga fajna rzecz, że tu możemy sobie wezwać na przykład jakiegoś stróża. Jeśli mamy wszystkie, bo jest problem z, z przywołaniem stróży tak. Bo jeśli weźmiecie sobie tak przywołanie stróża, nie możecie, ponieważ są jakieś duplikaty, a to daje randomowo. Więc jeśli są jakieś duplikaty typu Ja mam 5 plak, 5 wichru i 5 krwawej wojny, no to musiałbym każdego się z tych pozbyć. Więc to jest dla mnie właśnie minusowy. Ten jest na minus, tak, że musiałbym się pozbywać. Może nie chcę się pozbywać, tak? Chociaż mógłbym się pozbywać. Jeśli by się pozbył i miał wszystkich po cztery, to no wtedy mogę kliknąć i normalnie za tamte fragmenty spokojnie się przyzwie. A jeśli nie chcemy tego robić, no to po prostu potrzebujemy części takich, które też lecą, lecą właśnie z patrolu na koszmarze. Tutaj nie wiem, czy wam pokażę. Patrol. Musi się załaduje. No dobra, zbierzmy. No tutaj nie ma. Co jest tam? To jest zwoje właśnie załatwione. Sporo się pozmieniało właśnie też w patrolu, że właśnie daje też nowe rzeczy, tak? Możecie sobie też odświeżyć na przykład że za diaksy, ale ja preferuję odświeżanie, bo ja nie chcę tych diaksów tak marnować. No bo czasem może wyjść, nie wiem, chcę tutaj coś trafić i się okaże, że 20 razy mam klikać, no i się okaże, że co mi to z tego da, że 200 diaksów wydam, jak i tak nie trafię, więc wolę tak sobie na spokojnie, kiedyś wszystko się zdobędzie, tak? O, tutaj mam krew strażnika wziętą na przykład, że mogę sobie zdobyć pierwszego levela. Mnie oczywiście interesują krwi, te wszystkie części drugiego, ponieważ chcę wezwać sobie demonicę, która akurat kosztuje każdego 10 sztuk drugiego niestety lewela, ponieważ właśnie, żeby ją wezwać, to trzeba mieć siódmy level wzrostu, zaraz wam powiem, jak to się robi, no i właśnie te fragmenty drugiego levela, bo niestety bez demonicy nie możemy sobie aktywować stróża tutaj na gwiazdkę, no bo tylko demonica zbiera właśnie kamienie dusz stróży. Niestety tak to jest zrobione. A jak zrobić wartość ataku? To jest bardzo proste. Widzicie tutaj te wzrosty, 12, do znaczy 1200, 1000, 1000, 1000 i tak dalej. Jest to po prostu level stróża. Jak widzicie level stróża został zwiększony z 10 do 12, ja mam 12 maga bitewnego dał mi sporego pusta 30 tysięcy waleczności przeszło i jest brany właśnie wzrost najwyższego z levelem stróża, jak mam tutaj szósty i tego bym zrobił na przykład na piąty to to by mi nie, po, nie połączyło po prostu bierze najwyższy level danego stróża, więc żeby mieć siódmy to musicie sobie tak porobić stróże żeby ten wzrost właśnie wynosił te levele wynosiły Łącznie chyba 70, bo to jest każdy level jest 1000. Więc chyba musi być wszystko 70, tak? 10, 10, 10, 10. No jakoś tak mi się to wydaje, że tak to jest liczone, ale głowy nie daje. Ale po prostu chodzi o to, że jest najwyższy level brany. Nawet nie musicie wbijać, tak jak ja tutaj 12. Wystarczy mieć niższe, na przykład 700, 700, czyli siódmy level, siódmy level, siódmy level, 8, dziewiąty, pokombinować i spokojnie ten wzrost będziecie mieli, na przykład właśnie, żeby wezwać sobie demonicę, która właśnie wymaga siódmego levela. Więc to nie jest problem. Wzrosty właśnie dają tutaj na przykład, że obrażenia zadane przez anioła stróża wzrastają o 15, otrzymane przez stróża obrażenia spadają o 20, otrzymane obrażenia krytyczne przez stróża zostają zmniejszone prawdopodobieństwo utrzymania krytyka zmniejszone na 20 co jest akurat fajne bo to właśnie boostuje pod pvp bo jak wiecie nasze stróże nie mają tej statystyki pod pvp co my mamy więc to jest akurat fajny boost no i właśnie to jest fajne że tutaj możemy sobie każdy skill jak, ile będzie dawał na maksymalnym levelu a tu na przykład zniknęło to że boostuje nam że większe obrażenia zadajemy więc to tyle jeśli chodzi o stróże i ostatnie co zostało to czeluść iluzji, której też tutaj wam nie pokażę. Ponieważ to będzie na osobny filmik, ponieważ chcę tam zrobić dokładnie wam pokazać. Zaraz wam pokażę o co mi chodzi. Każdą linię, tak? Ile z każdej linii dostaniecie punktów? A oczywiście tak teoretycznie, tak? Bo ja mniej więcej wiem, ile dostaniecie, bo to słowo wypisane tutaj. Wejdziemy sobie bez korzyści. I tutaj jak sobie wyklikniecie. Macie 15 minut, żeby przejść całą czeluść iluzji. Musicie zdobyć 24 tysiące punktów, żeby odebrać 35 skrzynek plus skrzynki bonusowe, które zaraz powiem, jak się zdobyła. I tak, za każde, I podstawą każdej kostki jest 100 punktów, czyli każda ta osoba, yy, każda ta, to jest ta, właśnie kostka, to jest kostka 5 na 5 Duża kostka 5 na 5 składa się z 25 małych kostek i każda ta mała kostka właśnie daje 100 punktów i za każdą kostkę powyżej tych czterech, bo trzeba ułożyć 4 kostki, jest dostajemy 400 punktów i za każdą powyżej tych czterech kostek, no to jest dodatkowe 25 punktów. To jest coś takiego jak w rozgrywkach to były te klejnoty nasze, że im więcej ułożycie tym więcej punktów, tutaj to jest to samo, im więcej naraz tym lepiej. Najlepszy, najłatwiejsza taktyka no to po prostu płatek śniegu. Ja to nazywam płatkiem śniegu, bo mi to przypomina płatek śniegu, chyba może to co innego przypominać. A polega to na tym, że usuwamy tutaj, zaczynamy od rogu i ten tutaj, ten i ten, ten i ten, nie? I tutaj są trzy, więc tutaj nie ma prawa się zebrać. usuwamy ten i ten, ten i ten, ten i ten, ten i ten, ten, ten i ten, i na końcu zostaje ten środkowy, nie? Wszędzie macie po dwa, tutaj po trzy. Więc nie ma prawa się usunąć. Więc, jak tego zrobicie, no to wtedy macie 5, 5, 5, więc wtedy macie maksymalną ilość za pierwszy level tych istotek. To jest chyba 3625 punktów, ale pewien nie jestem. Sprawdzałem właśnie na wartunek i właśnie tak mi to wyszło 3625 punktów. <trym> Dodatkowo na tych postaciach się może pojawić, na przykład, że możecie dodatkową skrzynkę zdobyć, czy jakieś buffy, że więcej ataku, że 50%, 50 więcej punktów to już jest w ogóle impastyczne, że. Odpalacie to w momencie, kiedy macie właśnie tego gościa zabić, to trwa minuta, jego się zabija, nie wiem, 10 sekund, więc jest spoko, no i tutaj 400 punktów, to jest chyba najgorszy, to może się przydać, nie wiem, jakie jest później z boostowaniem, bo jak wy, wy, wyczyścicie całą linię, to właśnie dostajecie tego, e, tego... Mm, punkty i bonusy dopiero i te nupki wskakują na drugi level, więc tak to mniej więcej wygląda. I właśnie, żeby te skrzynie dodatkowe z tych nupków dostać i te buffy, to dopiero musicie tą całą linię usunąć, wtedy wam to się nalicza. I tak jak mówię, macie 15 minut. To akurat jest proste, bo jak pójdziecie w czterosłowem PT, no to jedna osoba robi to, to, druga osoba robi to, 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 trzecia to, to, czwarta to, to i potem jedna osoba klika tylko to i już macie maksymalną ilość punktów. Więcej się nie da. Nie ma sposobu, żeby to zdobyć. To jest najprostszy sposób. Płatek śniegu ja to nazywam. I to jest najprostszy, najlogiczniejszy sposób. To każdy na to by wpadł bez problemu. Patrząc na to, że to jest układ 5 na 5. Więc to chyba tyle, jeśli chodzi o tego o aktualizację. Więcej nie mam wam nic do powiedzenia. Tak jak mówię, będą jeszcze osobne filmy. Mam nadzieję, że niecie je też oglądać. Mam nadzieję, że ten film się wam spodobał. Wytłumaczył Wam wszystko. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli tak, to napiszcie o czym zapomniałem, to Wam to wyjaśnię. Jeśli czegoś nie zrozumiecie, też pytajcie tutaj, czy na fanpage'u, bo jak wiecie, mam teraz fanpage założony, gdzie możecie do mnie też pisać wiadomości prywatne, co będzie łatwiej nam się komunikować, jeśli czegoś potrzebujecie. A z mojej strony to tyle. Ja idę odpocząć, bo już mi naprawdę głos wysiada pewnie ledwo co mówię, ledwo co mnie słyszycie, więc ja dziękuję wam wszystkim za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Legend i nie tylko. Jak zwykle, miłego dnia lub wieczoru. Pa, pa.